Dzień dobry moi drodzy, salamu alejkum. Witam was ponownie w kolejnym filmiku. Chyba Mika będzie słychać jak płaczę, bo poszłam, nie wiem, do tego dużego pokoju. On tu lubi przychodzić i grzebać wszędzie, rozwalać wszystko, a on wie, że ja tu przyszłam i płakał tu przy drzwiach, tak? I Ibrahim włączył mi telefon, żeby się filmik nagrywał i poszedł do Mikusia. Mam nadzieję, że go czymś zajmie i przez najbliższe kilkanaście minut nie będzie płakał. Moi drodzy, chciałam Ksenię Flowew pozdrowić, bo to dzięki jej pytaniu wpadłam na pomysł, żeby nagrać dzisiejszy filmik. A dziś sobie porozmawiamy o tym, dlaczego muzułmanie nie jedzą wieprzowiny. A jeszcze zanim przejdę do tej treści w tym filmiku, to chciałam was poprosić o to, żebyście dali lajka pod, tutaj przy moim filmiku. Moglibyście sprawdzić, czy macie zasubskrybowany mój kanał, jeżeli mnie regularnie oglądacie. Nawet jeżeli nie regularnie oglądacie, to jak zasubskrybujecie mój kanał, to będziecie mieć informacje o kolejnych filmikach. No i też to jest ważne w tych YouTube'owych algorytmach, dlatego że czym więcej subskrypcji, komentarzy i polubień, to YouTube bardziej wyświetla, to już mówiłam tysiąc razy o tym, ale jeszcze moglibyście, jeżeli byście chcieli oczywiście pomóc mi, żeby mój kanał się rozwijał bardziej, to proszę o udostępnienie moich filmików na Instagramie, na Facebooku, żeby mogły dotrzeć do większej liczby osób. I to tyle z ogłoszeń parafialnych i przechodzimy do filmiku. Dlaczego muzułmanie nie jedzą wieprzowiny? Powiem wam, że ja wieprzowinę kiedyś to lubiłam. Znaczy nie powiem, żebym jakoś bardzo lubiła, dlatego że ogólnie mięsa nie lubię, ale taka, wiecie, kiełbasa swojska, nie? Schabowy. No to tak! I jak ja to pochodzę, wiecie, z Tarnobrzega i to jest Sobowa, takiej wioski, która została do Tarnobrzega przyłączona. No i w takich latach mojego dzieciństwa, no to była taka wioska prawdziwa i dziadkowie kupowali świnie i się odbywało świniobicie. Ja zawsze mówiłam, żeby mi przynieśli ciepłej kiełbasy. Jak się już ta kiełbasa, to w tym, w parniku się tą kiełbasę, tak, tą robi, no to żeby mi, jak już będziesz gotowa, to żeby mi przynieśli takiej ciepłej kiełbasy. I ja ten, przynosili mi. Ja ją sobie jadłam, aż mi tłuszcz ciekł po łokciach, ale taka kiełbasa ciepła, swojska, to jest pyszna. Wy też lubicie? I schabowy. No, schabowy taki ze świni, taki wiecie, nie taki ze sklepu, tylko taki swojski. I tam zawsze cała zamrażarka była, no nie zawsze, tam dwa razy do roku bili tą świnię, no to zamrażarka była pełna tych wyrobów ze świni. Ja tak za mięso, jak mówiłam wam, no tak nie za bardzo. Dla mnie może nie być mięsa w ogóle, ale no takie, no właśnie tą kiełbasę to najbardziej to lubiłam, tego no, schabowego ewentualnie. No i teraz co? Od kiedy zostałam muzułmanką, nie jem wieprzowiny. Czy mi żal? Nie powiedziałabym, że mi żal. Nie szkoda mi tej wieprzowiny wcale. No ale nawet teraz, gdyby nawet ta swojska kiełbasa się pojawiła na horyzoncie, to chyba bym już nie musiała koniecznie jej zjeść. No więc to taka historia z mojego życia. No, a co do tej świni? Czy w Koranie jest napisane, że mięso świni jest zakazane? Tu proszę, cytaty z Koranu. Przepraszam, nie ma sury. Nie ma numeru sury, dlatego że ja to kopiowałam z pliku tekstowego, te fragmenty, wersety z Koranu. I dlatego nie ma z której to jest sury, tylko jest numer wersetu. Pierwszy zdaje się, że jest z sury Al-Bakara, a drugi niestety tego nie wiem. I to jest właśnie dowód na to, że wieprzowina jest zakazana. Zacznijmy od początku, żeby wszystko było jasne i zrozumiałe. Wiecie, że islam to jest taka religia, która reguluje każdą dziedzinę życia. I to jest tak,
Szariat. Słyszeliście na pewno coś takiego? To jest prawo muzułmańskie. No i ogólnie w islamie znajdziecie takie nakazy do każdej dziedziny życia, naprawdę. I do jedzenia także. I takie wszystkie rzeczy, i jedzeniowe, i takie, co można robić, a czego nie można robić, dzielą się na takie dwie kategorie, można podzielić. Te, które są dozwolone halal, i te, które są zabronione haram. I do takich rzeczy zabronionych należy wieprzowina. A powiemy sobie jeszcze, zanim przejdę bardziej do omówienia, dlaczego wieprzowina jest zabroniona, powiem wam o tym, czy są jeszcze inne rzeczy, które są zabronione poza wieprzowiną. Tych rzeczy nie jest dużo, ale kilka jest. Wymieńmy sobie może je. Alkohol to jest jedna rzecz. Rośliny odurzające. Krew zwierzęca. Zwierzęta, które wcześniej jakby no same padły, padlina. Zwierzęta, które zostały zabite inaczej niż według uboju rytualnego. I tutaj jak sobie szybko powiemy, co to jest ubój rytualny. To jest według uboju rytualnego zabija się zwierzęta w taki sposób, że podcina się im tętnice w szyi, tak że one się wykrwawiają i to się odbywa bez ogłuszania i robi to muzułmanin, który się na tym zna. Także zwierzęciu się tą głowę w kierunku Mekki obraca, wypowiada się formułę Bismillah, Allahu Akbar, czy Bismillah w imię Boga, Allahu Akbar, Bóg jest największy i podcina się zwierzęciu jednym cięciem gardło. I w Europie ten sposób zabijania zwierząt jest uznawany za niehumanitarny. A według islamu no to jest najlepszy. Nie wiem, tak, no słyszałam od muzułmanów, że zwierzę nie cierpi, a z drugiej strony słyszałam, że zwierzę cierpi i że powinno być ogłuszone, ale według islamu ogłuszać zwierząt nie można. I są tacy muzułmanie, na przykład, którzy mięsa, które nie jest halal, czyli takiego, które nie zostało zabite według uboju rytualnego, nawet to nie zjedzą. Nawet jeżeli to jest, no nie wiem, pura, którą można jeść. Ja na przykład jak byłam w Polsce, to ja nie kupowałam mięsa halal. W Warszawie były sklepy z mięsem halal, ale ja nie wiedziałam, gdzie one są, jakie tam jest mięso. I jak czasami chodziłam do sklepu, jakąś tam wędlinę sobie kupowałam, czy jak u sióstr był gotowany obiad i na przykład była, nie wiem, rosół na przykład, czy tam jakieś coś tam innego zdrobiowego, to jadłam to wtedy. A na przykład mój mąż, jak jedziemy do Polski, no to jak jesteśmy u babci i babcia ugotowała dla nas obiad, wiedziała, że my nie jemy wieprzowiny, bo ją uprzedziłam, ugotowała kurę, no to już zjedliśmy trochę. No bo babci byłoby przykro, jakbyśmy pojechali i nic u niej nie zjedli, a ona się już postarała ugotować dla nas coś, co my możemy jeść. Dlatego mi się wydaje, że w takich wypadkach, no to można, wieprzowinę bym nie zjadła, ale inne mięso. I chyba te rzeczy, które są... A, jeżeli jeszcze jakieś zwierzę zostało zabite w imię jakiegoś innego Boga, to też nie może być spożywane. I co do tych rzeczy zakazanych, to powiedziałam. I żeby zrozumieć, dlaczego nie można jeść świni, jaki jest powód tego zakazu? No bo można by teraz spojrzeć tak, dlaczego świnia? Dlaczego nie inne zwierzęta? Dlaczego nie kura? Dlaczego nie krowa? A może to w ogóle nie ma sensu, że ta świnia jest zakazana? I najpierw spójrzmy sobie na cechy świni, a potem cofniemy się troszkę w czasie do czasów, kiedy islam powstawał i myślę, że wtedy wszystko będzie jasne. Zobaczcie, moi drodzy. Nie tylko islam zakazuje wieprzowiny, tylko judaizm także. Tak, to są dwie religie, gdzie wieprzowina jest zakazana. A teraz spójrzmy sobie na te cechy, jakie ma świnia. Świnia wszystko zje. Jak macie świnię, nie dacie jej tyle jedzenia, ile ona potrzebuje, to ona będzie jadła własne odchody. Świnia wszystko zje.
i martwe zwierzę, chore zwierzę. Wszystko, co wyrzucicie świni do koryta, to świnia zje. Bo to jest takie zwierzę, które nie ma czegoś takiego, że się czuje najedzone. Świnie, ile dacie, to ona zje. I też to czasami się zdarza niestety, że ludzie wykorzystują tą cechę świni. I były takie przypadki, że ktoś się pozbywał trupa, to wrzucał świniom. Albo też takie niestety były przypadki, że tak słyszałam o tym, że poszedł właściciel do świń dawać im jedzenie i został zawał w tym czasie i one go zjadły. No, świnia też bardzo szybko trawi i te wszystkie enzymy takie szkodliwe nie zdążają się z niej wydostać i to tam zostaje w mięsie. Często też zostają różne jakieś pasożyty, bakterie. Dlatego mięso świni jest poddawane takiej dużej tej kontroli weterynaryjnej, dlatego że to trzeba bardzo na to uważać, żeby żadnego tam pasożyty się nie przeniosły, czy tam jakieś tam inne bakterie z tego mięsa. Także teraz, no to można na to spojrzeć tak, że mamy kontrolę weterynaryjną, no to się sprawdzi, czy nie ma żadnej bakterii, no to po co zakazywać jedzenia wieprzowiny? I tu się musimy cofnąć o te 1400 lat, w ten czas, kiedy powstał islam. No to zobaczcie, islam gdzie powstał? Na Półwyspie Arabskim, gdzie klimat jest bardzo gorący i mięso się szybko psuje. W tamtym czasie nie było lodówek i kontroli weterynaryjnej. No i takie, jak ludzie jedli to mięso i tam były jakieś bakterie, no to oni chorowali od tego. I też już abstrahując od religii, to ludzie w tamtych czasach byli bardzo dobrymi obserwatorami. I oni obserwowali takie, że taki to ciąg przyczynowo-skutkowy. Jak zjesz coś tam, to się stanie to i to. Czy jak zrobisz coś, to się stanie to i to. Bo w ten sposób oni poznawali świat. I ludzie zaobserwowali, że po zjedzeniu wieprzowiny można się rozchorować. I w tym czasie, kiedy powstawał islam, na pewno świnia była znana, skoro w Koranie jest o niej wzmianka, więc na pewno była znana w tym czasie Arabom, ale jako zwierzę hodowlane to nie była popularna. I na pewno właśnie z tych powodów, że ludzie zauważyli, że to nie jest dobrze jeść świńskie mięso, że dzieje się coś złego po tym. I no wiecie, w islamie to jest ważne, czym się człowiek żywi. Że powinni się żywić zdrowym jedzeniem. Powinniśmy przyjmować tyle jedzenia, nie tak, żeby się obżerać jakoś za bardzo, żeby się jakoś źle czuć, tylko tyle, ile się potrzebuje. I dlatego Bóg zakazuje wieprzowiny, że po jej zjedzeniu może coś tak, no można mieć jakieś zdrowotne kłopoty. A Bóg wie, co jest dla nas dobre. Więc wieprzowina jest zakazana. I to nie możemy patrzeć tylko z naszego punktu widzenia Europy, gdzie no rzeczywiście te świnie w hodowlach, no to się trzyma w warunkach, gdzie są czyste, gdzie się poddaje tej kontroli całej weterynaryjnej, ale zobaczcie, nie zawsze, na świecie, nie wszędzie warunki są takie jak w Europie. Są kraje ubogie, gdzie tak się tego nie przestrzega. I myślę, że ten zakaz dotyczący wieprzowiny rzeczywiście ma sens. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Piszcie w komentarzach, bo chętnie je poznam. Powiem wam jeszcze, że ja, jak byłam dzieckiem, bardzo lubiłam świnie. Nawet nie, że jeść, ale głaskać. I jak prosięta były u sąsiadów, to ja zawsze chciałam pójść pogłaskać. Ja bardzo takie małe świnki lubiłam. Jak byłam w Laskach, w szkole dla niewidomych, przez te pierwsze lata, jak ja tam byłam, to tam były świnie. I ja kiedyś poprosiłam jedną panią, żeby ze mną do tych świn poszła, tam prosięta były, sobie je pogłaskałam. Chyba ze dwa razy byłam u nich, żeby je głaskać. Ja bardzo, ogólnie lubię prosięta. Na przykład, jeżeli zabronione jest jedzenie, a nie głaskanie. Chociaż wielu muzułmanów się, myślę, że jak się nie jedzą wieprzowiny, też się brzydzą świń. I czasami moje opowieści na temat, jakie prosięta są słodkie, to chyba troszkę były takie, no, tak przyjmowane, tak no średnio. Jak przyjechałam do Turcji, to moja teściowa była ciekawa, czy ja jadłam wieprzowinę kiedyś i czy
A poza tym to jeszcze poza wieprzowiną to była ciekawa, czy uczestniczyłam w Halloween. No i chciała wiedzieć, żebym powiedziała, jak smakuje wieprzowina. No ale jak opisać, jak smakuje wieprzowina? Jak mięso? No jakoś nie, no nie wiem, nie mogę wytłumaczyć, jaki ma smak wieprzowina. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o niczym ważnym, że wszystko powiedziałam. Dawajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście, żeby były filmiki. I do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum. Pa, pa.